Żyrafa została skrócona o głowę, ale ponownie ją odzyska. Jeden z symboli Parku Śląskiego po kilkunastu latach przejdzie gruntowny remont. Zabytkowa rzeźba, która powstała w 1959 roku, ma wyglądać jak nowa. Łukasz Kądziołka. Żyrafie w Parku Śląskim głowy brakuje już od zeszłego roku. Została zdemontowana, bo rzeźba, która powstała 65 lat temu, nie jest w najlepszym stanie. Długo planowany remont jest już bliżej niż dalej. Niektóre elementy wymagają wzmocnienia. Szczególnie wymiany wymagają powłoki antykoryzyjne, powłoki malarskie. Przywrócony również zostanie pierwotny kolor żyrafy, czyli ta charakterystyczna szarość. Stan rzeźby określiła ekspertyza, która wykazała spore ubytki na szyi. Te pręty zbrojeniowe, które pierwotnie miały średnicę 14 mm, uległy korozji i praktycznie w tej chwili średnica wynosiła około 8 mm. Oprócz tego był cały beton w otulinach spękany na tyle, że głowa w każdej chwili mogła odpaść. A to byłoby bardzo niebezpieczne, ponieważ rzeźba ma około 16 metrów wysokości. Sama głowa jest zabezpieczona i czeka na ponowny montaż. Park Śląski ogłosił przetarg na remont i konserwację obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Remont żyrafy jeszcze chyba nigdy nie był przeprowadzany na taką skalę, więc no na pewno będzie to duże przedsięwzięcie. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, jest szansa, że do końca tego roku głowa wróci na swoje miejsce.